Jak się macie? Dobrze? Jesteście zachęceni, aby dalej z nami być, aby nas słuchać? Tak? Dobrze. To bardzo cieszy. Dzisiaj jeszcze mam jeden wykład i chciałbym w tym wykładzie tak bardziej przyjrzeć się naszym pragnieniom. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że zawężenie pragnień jest drogą do uzależnienia. Między innymi jest drogą do uzależnienia. I dzisiaj jeszcze chciałbym tutaj w tym kontekście powiedzieć właśnie, jak to się ma pragnienia do uzależnień. Natomiast jutro mam taki blok trzywykładowy i jutro już będę mówił o trzech elementach takich, które chciałbym, żeby wzbudziły w was zainteresowanie i takie pragnienie. No to pragnienie, o którym chcę dzisiaj mówić, niech będzie wstępem do tego, o czym będę jutro mówił. A jutro będę mówił o bardzo trzech ważnych elementach. Wiara, nadzieja. Skąd wiecie? A może bym co innego powiedział? Dużo wiecie. Ale to jest taka życiowa mądrość, wiecie? Wiara, nadzieja i miłość, a z nich największa jest z powodu jej braku. Mamy najwięcej problemów. I o tym będę nauczał jutro, a dzisiaj skoncentrujemy się na pragnieniach. W Psalmie 20, od 1 do 5, możemy przeczytać takie słowa. Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. To jest nie tylko psalm, ale to jest również moje życzenie i takie chcę was tymi słowami pobłogosławić, wiecie? I tego wam życzę z całego serca. Niech cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech cię wzmocni imię Boga Jakubowego. Niech ci ześle pomoc ze świątyni i niech cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie twoje dary i niech przyjmie całopalenia twoje. Niech ci da to, czego pragnie serce twoje i niech wypełni każdy twój zamysł. Piękne życzenia. Niech cię Pan wysłucha, niech cię wzmocni. Może dzisiaj z takim właśnie oczekiwaniem, z takim nastawieniem jesteś na tym miejscu, aby Bóg cię wysłuchał. I wielu z was wyrażało takie życzenie, żeby byli wysłuchani, że chcą, aby Pan Bóg zmienił ich życie. Ja dzisiaj chciałbym zbudować w was takie poczucie i przekierować wszystkie pragnienia, jakie macie, życiowe pragnienia, żeby one skoncentrowały się na Jezusie Chrystusie. Przypominacie sobie moje świadectwo? Oczywiście to nie jest, wiecie, wyznacznik moje świadectwo. Ale moje życie zmieniło się wtedy, kiedy naprawdę bardzo szczerze wyznałem, że nigdy w życiu nie potrzebowałem, nie pragnąłem tak Jezusa, jak właśnie w tej chwili. Wtedy pragnąłem wielu rzeczy. Przede wszystkim pragnąłem alkoholu, bo miałem potwornego kaca. I tego pragnąłem najbardziej. Jak mówię, wszystkie butelki na zapleczu wrzeszczały, żebym ją otworzył. Tak bardzo byłem skacowany. Miałem różne pragnienia. Miałem pragnienia powodzenia w biznesie. Miałem pragnienia bycia tym, bycia tamtym. Miałem pragnienie bycia kimś, a stałem się jak szmata do podłogi. Gdyby sobie, wiecie, tak się czułem. Gdyby ktoś o mnie sobie buty wytarł, to bym się nawet chyba nie obraził, bo tak się czułem. I chciałbym, żebyśmy skoncentrowali całe nasze serce, nasze pragnienia i spojrzeli na Jezusa Chrystusa. Niech to będzie czymś, co będzie w twoim sercu. Pragniesz może wielu rzeczy, może pragniesz nowej pracy, może pragniesz spłacić długi, może pragniesz, by pojednać się z kimś, kto jest dla ciebie ważny. Ale zapragnij najpierw i niech w twoim sercu będzie pragnienie poznania Jezusa. Niech w twoim sercu pojawi się pragnienie
aby to Jezus był najważniejszą osobą w Twoim życiu, bo od tego tak naprawdę biorą się kolejne relacje. Wiecie, kiedy ja pojednałem się, można tak powiedzieć, z Bogiem, kiedy Jezus przyszedł wtedy tam na zaplecze sklepu, kiedy uwolnił mnie od alkoholizmu, kiedy uwolnił mnie od uzależnienia, kiedy doświadczyłem w taki realny sposób spotkania z Jezusem, kiedy zmienił moje życie, to wtedy pragnąłem z całego serca, aby poznawać Jezusa, aby być w takiej relacji z Nim, aby się cieszyć Jego obecnością, ale to, wiecie, miało wpływ na dalsze relacje. Bo kiedy nawiązałem relacje z Jezusem, zacząłem odbudowywać dopiero wtedy, słuchajcie, zniszczone relacje z ludźmi. Wcześniej to się nie stało. Wiecie, w Ogrodzie Eden jest taka historia o upadku ludzi. Tak? I wiecie, kiedy... Zaznaczę, tylko o tym będę jutro mówił, ale kiedy posypała się więź z Bogiem, posypała się również więź z drugim człowiekiem. Nie na odwrót. Nie posypała się najpierw więź z człowiekiem, a dopiero później z Bogiem, ale kiedy posypała się więź z Bogiem, posypała się w następnej kolejności więź z drugim człowiekiem, co widzimy w akcie morderstwa Kain zabija Abla. Zaczęły się sypać ludzkie relacje. Droga do odbudowy relacji wiedzie w tą samą stronę. Najpierw pojednanie się z Bogiem, a dopiero później pojednanie się z innymi ludźmi. Dla mnie nie istniało słowo przepraszam, albo dla mnie nie istniało słowo wybacz. Ale kiedy nawiązałem relację z Jezusem, nagle w moim słowniku znalazły się takie słowa jak wybacz, jak przepraszam, jak może to ja jestem winny. I zaczęła się odbudowa relacji z innymi ludźmi. I to jest ta droga. Dlatego chciałbym, żebyś kimkolwiek tutaj dzisiaj jesteś, żebyś mógł zapragnąć Jezusa. I wiecie, wielkie zdumienie budzi fakt, że człowiek potrafi logicznie myśleć, wyciągnąć konstruktywne wnioski z obserwowanej dookoła rzeczywistości, a mimo wszystko popada w te same problemy, co inni. Mimo wszystko zadaje bolesne cierpienie sobie, zadaje bolesne cierpienie najbliższym, których tak naprawdę szczerze kocha. Czyż to nie jest zdumiewające? Nie ma nikogo na tym miejscu, podejrzewam, który w dzieciństwie, czy nie wiem, kiedy się zaczęła wasza droga uzależnienia, ja pierwszy raz się opiłem, jak miałem 7 lat, wiecie, nieświadomie, ale tak było. Później od 14 lat już zacząłem coraz częściej sięgać do kieliszka. Ale to nie było moim pragnieniem, żeby któregoś dnia stracić wszystko. Nie było moim pragnieniem to, żeby stracić zdrowie. Nie było moim pragnieniem to, żeby do niczego w życiu nie dojść, a w wieku 29 lat, w okresie, kiedy moi przyjaciele, moi koledzy, rówieśnicy kształcili się, chodzili na studia, otwierali biznesy, znalazłem się na samym dnie. I chcę wam powiedzieć, o tym nie marzyłem i to nie było moje pragnienie. A mimo wszystko obserwowałem dookoła świat. Widziałem tych, którzy byli przede mną, widziałem swojego ojca i powiedziałem sobie, że ja nigdy nie chcę być taki jak on. Więc dlaczego powieliłem tą drogę? Dlaczego patrząc na niego nie chciałem być taki jak on, a byłem taki jak on? I czy to nie dziwne, że przecież widzimy ludzi, widzimy nekrologii, słyszymy gdzieś z naszego środowiska co rusz, że ten się zapił, że ten gdzieś umarł, tamten zamarł, pobili kogoś na śmierć. A mimo to nie potrafimy wyciągnąć na tyle wniosków, żeby nie iść tą samą drogą. I jednym z podstawowych wskaźników dojrzałości człowieka są pragnienia, którymi się kieruje.
Pragnienie, żeby to uściślić, żebyśmy wiedzieli, co to jest pragnienie. Pragnienie to jest dążenie do jakiegoś celu, który uważamy za cenny i wartościowy. To jest moje pragnienie, tak? To jest pragnienie. Moim pragnieniem dzisiejszego dnia jest to, żeby jak najwięcej ludzi z tego miejsca, po tych dniach skupienia, wyjechało z wiarą w swoim sercu, wyjechało z nadzieją w swoim sercu i wyjechało z poczuciem, że Jezus mnie kocha. I to jest moje pragnienie, to jest cel, do którego będę dążył, prowadząc te wykłady. Żeby wzbudzić w waszych sercach wiarę, żeby wzbudzić w waszych sercach nadzieję i żeby dać świadomość, jak bardzo Bóg cię kocha, jak drogi jesteś Bogu, ponieważ zapłacił za nasze upadki, za nasze grzechy największą cenę swoją własną krwią. Jezus przyszedł na ten świat, aby to w nasze miejsce umrzeć za nasze grzechy, spłacić dług. Ktoś kiedyś powiedział tak, że Jezus spłacił dług, którego nie zaciągnął, ponieważ my nie mogliśmy spłacić długu, który zaciągnęliśmy. Nasze grzechy zrobiły debet na naszym życiowym koncie. I tylko jedna osoba mogła ten debet spłacić. I tym kimś jest Jezus Chrystus. I nie zrobił tego dla poklasku. Nie zrobił tego po to, żeby w Biblii znalazło się imię Jezus. Ale zrobił to z miłości do mnie i do ciebie. Jeśli czujesz, że nie jesteś kochany i kochana, to chciałbym zbudować taką świadomość w swoim życiu i sercu, że naprawdę, może dookoła cię ludzie nienawidzą, ale jest Bóg, który cię kocha. Może nienawidzi tego, co robisz, ale kocha ciebie, ponieważ jesteś człowiekiem, którego On stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. Okres dzieciństwa i dorastania jest szczególnie obfity w pragnienia. Marzenia, które są wyjątkowo wartościowe. Kto z was marzył o tym, będąc dzieckiem, żeby być strażakiem? Nie było takiego. Ja jestem jakiś taki inny, dziwny. A kto z was marzył, żeby być policjantem? O, już jest więcej osób. Kto z was marzył, żeby być lekarzem, pielęgniarką? Kto z was marzył, żeby być osobą, która innym niesie pomoc? Wiecie, to są wartościowe pragnienia. To jest coś, czym się charakteryzuje okres dzieciństwa, dorastania. Później, kiedy jesteśmy nastolatkami, marzymy, żeby mieć własną rodzinę, żeby mieć ciekawy zawód, żeby być sportowcem albo muzykiem. Z czasem niestety te pragnienia mogą ulegać zawężeniu i w niektórych przypadkach mogą ograniczyć się tylko i wyłącznie do jednego, do zaspokojenia swoich, jedynie swoich własnych potrzeb. I zaspokojenie tych potrzeb może stać się ostatecznym celem i jedyną drogą do szczęścia. Jeśli ktoś na przykład zredukował swoje pragnienie, dążenie, ideały, na przykład do chęci posiadania pieniędzy, może tak być? Że to jest mój główny cel życiowy, jak najwięcej zarobić pieniędzy, to poświęci dosłownie wszystko, łącznie ze zdrowiem, rodziną, godnością, byleby tylko te pieniądze zdobyć. Człowiek, który jest zakręcony, zafiksowany na punkcie pieniędzy, na punkcie liczenia tych pieniędzy, na punkcie ich zdobywania, nie patrzy na drugiego człowieka. Dla niego najważniejsze jest to, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy i praktycznie wszystkie swoje pragnienia podporządkuje temu jednemu. Podobnie będzie w sytuacji człowieka, który jedynym jego celem jest, nie wiem, seks, alkohol, narkotyki czy władza. Człowiek jest w stanie podporządkować wszystko temu jednemu pragnieniu. Dlatego jest ważne, moi drodzy, jakie pragnienia nosimy w swoim sercu. Co jest moim nadrzędnym pragnieniem? Co jest moim najważniejszym życiowym pragnieniem?
Czy moim pragnieniem jest to, żeby być zauważonym, żeby mieć poklask, żeby mnie w towarzystwie cenili? Może być też takie pragnienie. Jakimi pragnieniami się kierujemy, w takie miejsca będziemy podążać. Tak będzie wyglądała nasza droga. A więc ważne jest to, co jest pragnieniem w Twoim sercu. Może warto sobie odpowiedzieć na to pytanie. Gdybym dzisiaj zapytał się każdego z Was, co jest Twoim największym pragnieniem, ale szczerze i uczciwie, nie musicie mi tym mówić, bo poprawna odpowiedź brzmiałaby oczywiście Jezus, tak? Ale gdybyśmy szczerze sobie odpowiedzieli sami sobie na to pytanie, co jest moim największym pragnieniem, to może by się okazało, że to wcale nie jest Jezus. Że to może być pragnienie relacji z kimś, na punkcie kogo się zafiksowałem. A Jezus tylko ma mi w tym pomóc. A może prawdziwym moim pragnieniem jest to, żebym w końcu znalazł pracę taką, z której by mnie nie wyrzucili. I jakbym zarabiał pieniądze, jakbym miał już stały dochód, to mógłbym komuś udowodnić, że nie jestem taki zły. Mogę mieć takie pragnienie, a Jezus może mi w tym tylko pomóc. I tylko do tego potrzebuję Pana Jezusa. Jakie jest moje nadrzędne pragnienie? Co jest moim nadrzędnym celem? Wiecie, my żyjemy w takiej cywilizacji trochę takiego mitu o łatwym szczęściu. I najczęstszym przejawem takiego drastycznego zredukowania naszych pragnień, zawężenia pragnień jest szukanie doraźnej przyjemności za wszelką cenę. I kiedyś podawałem, pewnie na tym miejscu tutaj już taki przykład, ale pewnie wielu nie słyszało, więc powtórzę. Dla małego dziecka taka postawa jest czymś zupełnie normalnym. Gdybyśmy małemu dziecku postawili na stole komputer, chipsy, frytki, hamburgera, zestaw surówek, książkę, sok pomarańczowy i Coca-Colę, jak myślicie, co dziecko wybierze? Wiecie, dziecko nie kieruje się zasadą tego, co wartościowsze, ale tego, co przyjemniejsze. Dla dziecka przyjemniejsze bardziej Coca-Cola niż sok, bardziej komputer niż książka i bardziej chipsy niż surówki. Dlaczego? Dlatego, że to jest dla dziecka przyjemniejsze. I ono nie myśli w kategoriach wartości, ale w kategoriach przyjemności. Natomiast człowiek powinien przejść taką metamorfozę w pewnym okresie swojego życia i przejść od przyjemności do wartości. A więc wybierać już nie to, co jest dla mnie przyjemniejsze, ale wybierać to, co jest dla mnie wartościowsze i dużo bardziej pożyteczne. Natomiast kierowanie się taką, wiecie, zasadą doraźnej przyjemności oznacza w praktyce, że człowiek niedojrzały czyni to, co łatwiejsze, zamiast tego, co wartościowsze. I to, że tutaj jest na tej sali są osoby, które mają problem z uzależnieniem, ja to mówię też z własnej perspektywy, nie myślcie sobie, że nie, to oznacza, że wybieramy drogę na skróty, że idziemy trochę skrótami, wybieramy to, co przyjemniejsze, to, co łatwiejsze od tego, co wartościowsze. Podam pewien praktyczny przykład. Jeśli na przykład ktoś nagle straci pracę, jakie temu towarzyszą emocje? Masz zobowiązania, musisz opłacić mieszkanie, może tam masz jakiś kredyt na telewizor i nagle przychodzisz któregoś dnia do pracy i dowiadujesz się, że już tutaj nie pracujesz. Jakie emocje ci towarzyszą? Złość, gniew, strach, obawa. Nasze emocje dostarczają nam informacji, że nie jest dobrze, czujesz się fatalnie, chłopie.
Jesteś rozczarowany, wściekły na szefa. Boisz się o twoją przyszłość. Boisz się, że może przyjdzie komornik. Towarzyszą nam złe emocje. I teraz mam do wyboru dwie drogi. Albo zmodyfikować moje emocje, czyli iść po prostu łatwą drogą, iść drogą na skróty i wyeliminować tylko i wyłącznie moje złe samopoczucie. Albo wybrać to, co wartościowsze. Zmodyfikować swój stan emocjonalny poprzez pójście w poszukiwaniu nowej pracy. Bo jeśli znajdziesz nową pracę, to jakie znowu emocje ci towarzyszą? Lepsze, tak? Zobaczcie, w jaki sposób możemy modyfikować nasz stan emocjonalny. Albo wybierając drogę na skróty, szef mnie wylał, idę się nachlać i wtedy czuję się dobrze, a co mi nie zależy, po pijanemu to sobie tłumaczymy, ta praca i tak była do kitu, i tak miałem zamiar się zwolnić. Wiecie, takie myśli wtedy przychodzą do głowy. Albo wybieram to, co wartościowsze i zaczynam poszukiwania nowej pracy. Jak ją znajdę, mam zmodyfikowany stan emocjonalny w sposób dużo bardziej korzystniejszy dla nas. I wiecie, takich przykładów można mnożyć multum. Dlatego, że zażywanie narkotyków, dlatego, że picie alkoholu, niektórzy mają odskocznie w pornografii. Na przykład siadają przed komputerem, przeglądają strony i to jest, i w ten sposób modyfikują sobie stan emocjonalny. Nagradzają się w ten sposób, gratyfikują za jakieś niepowodzenia. I to może jakoś na chwilkę nieść jakiś ładunek ulgi. Ale wiemy, że kiedy działanie narkotyku przemija, kiedy działanie alkoholu przemija, kiedy zamykamy komputer, znowu wyłania się rzeczywistość, z którą muszę się zmierzyć. Mam do wyboru. Albo się z nią zmierzę na trzeźwo, albo po pijanemu. Okazuje się, że to jest łatwe, to jest ciekawe. Wypiję, nie czuję, wiecie, nie czuję wtedy tej złości, nie czuję takiej agresji. Jestem wyluzowany. Złudną nadzieję sobie robię, że jakimś cudem praca sama się trafi, że może ktoś jutro do mnie przyjdzie. Takie myśli zaczynają towarzyszyć. Ale to się samo nie dzieje. Więc tak to wygląda, wiecie, w praktyce. I zatrzymywanie się na poziomie dziecka, to jest takie, bym powiedział, to jest taki dorosły mężczyzna czy kobieta w krótkich spodenkach, którzy w ten sposób sobie radzą z życiem. Zamiast poprawić sytuację, poprawiają swój stan emocjonalny. Ale kochani, to jest droga donikąd. Wiecie, dlaczego ja piłem alkohol? Dlatego, że ciężko mi było funkcjonować w rzeczywistości. W rzeczywistości, która mnie otaczała. Ciężko mi było wracać do domu, gdzie byłem niekochany. Ciężko mi było uczyć się w szkole, gdzie moi rówieśnicy mieli to, co wtedy, w tym czasie było na topie, a ja oczywiście ciągle nie. Ciągle zmagałem się z odmowami. Ciężko mi było się odnaleźć w szkole, ciężko mi się było odnaleźć w domu. Jedynie, gdzie się mogłem odnaleźć, to na ulicy, bo tam wszyscy byliśmy tacy sami. Tam, wiecie, że człowiek ma tendencję do tworzenia grup według rodzaju swego. Tak? I odnajduje się w takim środowisku, w jakim sam człowiek jest. Tym, kim jest. I każde środowisko ma tendencję do dobierania się według rodzaju swego. I to było jedyne miejsce, gdzie ja czułem się dobrze, na ulicy. Moim jedynym pragnieniem każdego dnia było znowu znaleźć się na ulicy. Kiedy szedłem do szkoły, szedłem, bo musiałem, ale będąc w szkole, myślałem o ulicy. To było moje jedyne pragnienie. Młody chłopak, ktoś miał wtedy pragnienie, żeby iść na studia. Inni mieli pragnienie, żeby kimś zostać. Ktoś miał pragnienie, żeby z tą fajną dziewczyną chodzić. A moim jedynym pragnieniem było to, żeby znaleźć się na ulicy. Bo tam mnie akceptowano, bo tam się mogłem napić, bo tam mogłem znowu doświadczyć ulgi. Innym przejawem zawężenia pragnień jest naiwne uleganie modnym przekonaniom o łatwym szczęściu. Pierwsi ludzie naiwnie zaufali podstępnemu głosowi szatana bardziej niż Bogu,
który lepiej nas rozumie i kocha. Pan Bóg powiedział, macie wszystko do dyspozycji, oprócz tego jednego. I przez to jedno stracili wszystko. Wiecie, my mamy też tendencję jako ludzie, że bardziej koncentrujemy się na tym, czego nie mamy, niż docenić to, co mamy. Nie wiem, ile oni w Edenie, Adam z Ewą, ile oni mieli do dyspozycji, ile drzew. Tak sobie wyobrażam, jak już Pan coś robi, to robi dobrze i na pewno mieli mnóstwo do dyspozycji, mnóstwo drzew. Ale mieli jedno, z którego nie wolno im było zrywać i jeść owocu. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nie było tego drzewa, nie mieliby wyboru. Bóg nie stworzył nas jako marionetki. Bóg nas stworzył jako ludzi, którzy sami niejako decydują, co wybierają. I stworzył to drzewo, które mieli zakaz sięgania po owoc tego drzewa, po to, aby dać im wybór. Gdyby tego drzewa nie było, nie mieliby wyboru. Podobnie jest z nami, moi drodzy. Nie mamy wyboru, nie mieliśmy wyboru, w jakim domu się urodziliśmy. Ja nie miałem wpływu na to, że urodziłem się w takim, a nie w innym domu. Ale w późniejszym okresie swojego życia miałem wpływ na to, jakie decyzje podejmuję i jaką drogą chcę iść. Więc nie mamy czasami wpływu na wiele rzeczy, tak? Nie mamy wpływu na to, jaka jest pogoda, ale mamy wpływ na to, jak się ubierzemy. I podobnie jest w życiu. Na wiele rzeczy nie mamy wpływu. Urodziliśmy się w takim, a nie innym domu, ale mamy wpływ na to, co będzie dalej. To dzisiaj, w teraźniejszości podejmujemy decyzję, jak będzie wyglądało nasze jutro. A nasze jutro zależy od tego, czego pragnę dzisiaj. Czego pragnę dzisiaj? Co jest moim najwyższym, nadrzędnym pragnieniem? I proszę, zwróć swój wzrok na Jezusa. Jest taka pieśń, która mówi, zwróć swój wzrok na Jezusa. Niech Jezus będzie dzisiaj tym, czego najbardziej pragniesz. Bo tak naprawdę, czy jesteśmy tego bardziej czy mniej świadomi, to właśnie Jezusa my, ludzie, potrzebujemy najbardziej. Bez Niego jesteśmy zgubieni. Bez Niego jesteśmy potępieni. Bez Niego jesteśmy oddzieleni od tego, za czym wszyscy tęsknimy, a więc za relacją z Bogiem. Biblia mówi, że Bóg włożył wieczność w nasze serca, a więc mamy gdzieś podświadomie, gdzieś tam w sercu, głęboko na dnie, świadomość, że jest coś więcej niż tylko życie tu i teraz. Choć próbujemy może to w różny sposób wypierać, choć może próbujemy temu zaprzeczać. Mówiłem o wpływie, tak? Że mamy wpływ na decyzje, które możemy podjąć tu i teraz i dzisiaj. I skorzystajmy z tego. Skorzystajmy z tego, z tej możliwości, którą Bóg daje mnie i Tobie dzisiaj. Chciejmy z tego skorzystać. I wiecie, każdy z nas w jakimś stopniu powtarza ten dramat z Edenu, próbując zajmować miejsce Boga i udoskonalać swoje życie, słuchając nie tych, co trzeba. Ulegając wpływowi kogoś, kto nie do końca, powiem, chce dobrze dla mojego życia. Wiecie, co jest ciekawe? Że my ludzie jesteśmy specjalistami od czyjegoś życia. Lubimy być specjalistami od czyjegoś życia. Że lubimy koncentrować się na czyim życiu, lubimy poprawiać czyjeś życie, a tak mało jest w nas takiej refleksji, żeby zastanowić się nad swoim własnym życiem. I po to tu jesteśmy, żeby zastanowić się nie nad życiem kogoś, ale nad swoim życiem. Często słyszę takie, wiecie, po wykładzie ktoś do mnie podchodzi i mówi, wiesz, jak żałuję, że ktoś ze mną nie przyjechał, że nie ma tego, czy nie ma tamtego, że nie ma Franka, czy Gienka. Jest Franek, tak? Jest Gienek, dobrze.
Ale wiecie, ludzie mają tak, jak żałuję, że ktoś tego nie mógł posłuchać. I sobie myślę, ktoś miał naprawdę zamknięte uszy na swoje własne życie, skoro myślał w tym czasie o życiu innym. Wiecie, to nie jest też złe, to jest jakiś może być objaw troski, tak? Ale skoro kogoś nie było, a ty jesteś, to było dla ciebie. I wyciąg z tego wnioski. Dlatego chciałbym, żebyśmy skoncentrowali naszą uwagę, nasze serca właśnie na stan, w jakim jesteśmy my. I podjęli właściwą decyzję. Tajemnicą atrakcyjności alkoholu i narkotyków jest to, że substancje te potrafią szybko i bez podejmowania wysiłku z naszej strony poprawić nam nastrój. Wyciszyć niespokojne myśli. Złagodzić nasze emocje. To jest siła alkoholu. To jest ta zdradziecka siła środków psychoaktywnych. Bez wysiłku, słuchajcie. Nie musimy się starać. Wystarczy iść do sklepu, za parę złotych kupić sobie porcję alkoholu, żeby wyciszyć myśli, uspokoić emocje i żeby zapomnieć o czymś, co dla mnie jest bolesne. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to jest droga na zatracenie. To jest droga do upadku jeszcze większego. Bo później nie tylko z bólem się musimy zmagać po pewnym czasie, ale musimy się zmagać również z konsekwencjami wpływu alkoholu na nasze życie. I w konsekwencji alkohol, narkotyki obiecują nam łatwe szczęście w najbardziej wymarzonej postaci. I dzieje się tak dlatego, gdyż pomagają nam te substancje uwierzyć w to, że można poprawić stan emocjonalny bez poprawiania naszej sytuacji życiowej, naszych więzi czy naszych wartości. To jest kłamstwo. Wiara w to, że substancje psychoaktywne pomagają nam właśnie uwierzyć w to, że można poprawić stan emocjonalny bez poprawy sytuacji życiowej, bez naprawy relacji. Wiecie, czasami mamy więcej odwagi, żeby się ochlać i nie pamiętać, jak do klatki wchodziłem, albo nie daj Boże jeszcze gdzieś tam po drodze się przewrócić. Na to mamy odwagę. Ale nie mamy odwagi na przykład, nie wiem, kogoś przeprosić. Nie mamy odwagi przyznać się, że to ja popełniłem błąd. Słuchaj, myliłem się. Miałaś rację. Wolimy iść, opić się i mamy więcej odwagi, żeby leżeć pod blokiem, niż żeby zmodyfikować nasz stan emocjonalny przez dużo wartościowszą postawę względem drugiego człowieka, ale również też względem siebie. Jeśli ktoś uzależnił się na przykład od pieniędzy, to cierpi, gdy ich nie ma. Natomiast gdy już zdobędzie pieniądze, to szybko ten ktoś się przekonuje, że to, co zdobył, jest wciąż za mało. I że potrzeba zdobyć więcej. Podobnie rzecz ma się z substancjami chemicznymi. Zdobywanie pieniędzy, czy hazard, czy władza, to są tak zwane uzależnienia behawioralne. Czyli to są uzależnienia od pewnych zachowań. I od tego też się można uzależnić bez środków chemicznych. Wiecie, że hazard jest właśnie uzależnieniem behawioralnym, czyli uzależnieniem od zachowania, od pewnych zachowań, a więc idę do automatu albo, nie wiem, gram tam w coś, obstawiam. I na dzień dzisiejszy wygląda to w ten sposób, że hazard znajduje się w grupie tych uzależnień, które najtrudniej wyleczyć. Z łatwego powodu. Nie wycofamy pieniędzy z obiegu. Możemy nie wchodzić do sklepu monopolowego. Możemy nie kupować alkoholu do domu, ale pieniędzy, kart kredytowych nie jesteśmy w stanie wycofać z obiegu.
z ludźmi, którzy są uzależnieni od hazardu, z ludźmi, z którymi rozmawiam, którzy są od tego uzależnieni. Praca z takimi ludźmi jest niezwykle ciężka. Dlatego, że tak mówię, kart kredytowych, pieniędzy nie są ci ludzie w stanie wyeliminować ze swojego życia. Więc muszą się uczyć, słuchajcie, zupełnie innego życia, dysponując tym, co tak naprawdę ich pogrążyło. Niezwykle trudne. Niezwykle trudne. Substancje chemiczne możemy wyeliminować. I wiecie, powiem wam pewną rzecz. Przestać pić jest prosto. Zgadzacie się ze mną, czy nie? Proste jak drut. Bo pomaga Chrystus. Amen. Przestać pić to jest bardzo prosto. O wiele trudniej jest utrzymać abstynencję. Zapewne na tej sali siedzą ludzie, którzy setki razy przestawali pić. Tak? Dało się? Dało się. O wiele trudniej było wytrwać w tym. O wiele trudniej było zbudować swoje życie wokół takich wartości, które pozwalają nam utrzymać wolność od środków psychoaktywnych. Dla mnie nie było problemu nie pić 3 dni, 2 dni, 1 dzień. O wiele trudniej mi było nie wracać do tego. Więc tak to wygląda, słuchajcie. I żeby zacząć żyć, bym powiedział, na trzeźwo, to naprawdę trzeba też przewartościować swoje życie. Przewartościować swoje życie. I Biblia jest takim podręcznikiem, która dostarcza nam rzetelnych informacji, cennych informacji odnośnie naszego życia. Odnośnie jak żyć, jak przewartościować to życie. Jak zacząć żyć inaczej. Wiecie, kiedy ja się przed nawróceniem miałem 2 lewe ręce do roboty. Tak wyglądało moje życie. Byłem w stanie rzucić każdą pracę po 3 dniach. I coś mi się nie spodobało. Dziękuję. Moja męska pijacka duma została ugodzona, więc rzucałem pracę i koniec. Nie było dla mnie tematu. Ale kiedy się nawróciłem, odkryłem, że mam rękę prawą i lewą. Nagle zobaczyłem, że mam, tak jak mnie Pan Bóg stworzył, że nie mam 2 lewych rąk, ale mam lewą i prawą. A to z kolei skłoniło mnie do tego, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie. Wiecie, jakie pragnienie wtedy się pojawiło w moim życiu? Pragnienie pracować. Dziwne pragnienie, no nie? Może dla kogoś to jest normalne. Może dla kogoś, może ktoś był na tyle odpowiedzialny, że nie potrzebował takiego pragnienia, był tak wychowany w domu i praca była normalnym elementem życia. Ale dla mnie to było zupełnie nowe pragnienie. Pracować. Nagle moim pragnieniem było spłacać długi, które 20 lat temu to było 30 ponad tysięcy. To tak jak dzisiaj 300. Takie miałem długi. Nie miałem pojęcia, jak ja to w ogóle spłacę. Ale miałem pragnienie. I wiecie co? Bóg odpowiedział na to moje pragnienie. Bóg odpowiedział najpierw na moje pragnienie serca, że nie chciałem już pić. Chciałem po prostu przerwać to cierpienie w moim życiu i w życiu mojej rodziny. I zaspokoił moje pragnienie tym. Przyszedł do mojego życia. Pokazał mi nagle świat i siebie, czyli mnie samego, a później Boga, takim, jakim On jest naprawdę. Ja zobaczyłem, jaki ja jestem. Zobaczyłem, czytając Biblię, jaki Bóg jest. Zobaczyłem, jak życie wygląda zupełnie inaczej. I pojawiło mi się pragnienie, żeby pracować. Pojawiło mi się kolejne pragnienie, żeby spłacić długi. Wiecie, to są ciekawe pragnienia. Ja nie miałem takich, wiecie, wcześniej, przed nawróceniem. Ja nie miałem takiego pragnienia, żeby pracować, nie miałem pragnienia, żeby długi spłacać. A nagle pojawiło mi się pragnienie. Wiecie, jakie jeszcze pragnienie przyszło do mojego życia? Że chcę uczciwie żyć.
Wiecie, dlaczego zamknąłem sklep? Wtedy, kiedy się nawróciłem, płaciłem lekarzowi łapówkę za to, że wystawiał mi L4. W związku z tym mogłem pobierać z ZUS-u dodatkowe pieniądze. Ponadto prowadziłem sklep nieuczciwie, dlatego że oszukiwałem urząd skarbowy. I to było coś absolutnie normalnego. I wiecie, moje pragnienie, żeby żyć uczciwie, było niezwykle egzotyczne w tamtych czasach. I chyba dzisiaj też się wiele nie zmieniło. Dzisiaj chęć życia uczciwego, żyć uczciwym życiem jest egzotyczne. Bo mamy taką tendencję, no wszyscy oszukują, wszyscy kłamią, wszyscy kancą, państwo nas okrada, no to my państwo też. Ale wtedy w moim życiu pojawiło się pragnienie uczciwego życia. I wiecie, co się stało? To był okres przedświąteczny, święta, Sylwester, Nowy Rok. Najlepszy okres dla handlu. Ja sobie pomyślałem tak, no pohandluję w ten okres, pospłacam część długów, no i wtedy będę Ci, Panie Boże, służył. Wiecie co? Nie dawało mi to spokoju. Ja mówię, aha, czyli teraz będę dalej kradł, będę dalej żył nieuczciwie, będę dalej kancił przed Twoimi oczami, a jak już po swojemu się dorobię, pospłacam trochę długów, to wtedy, Panie Boże, oto jestem. Nie dawało mi to spokoju. Chcę Wam powiedzieć tak, sklep był jedynym źródłem naszego dochodu. A z kolei moim pragnieniem, jedynym pragnieniem było uczciwe życie. Miałem poważny dylemat. I któregoś dnia uklęknąłem i powiedziałem Bogu tak. Boże, ja nie wiem, z czego będziemy żyć. To był okres przed świętami. Ja nie wiem, z czego będziemy żyć, ja nie wiem, co dalej, ale jednego jestem pewien. Ja już nie chcę żyć nieuczciwie. I zamykam sklep tylko i wyłącznie z jednego powodu. Że jestem złodziejem. Że prowadzę ten sklep nieuczciwie. I pomodliłem się, powiedziałem amen. Na drugi dzień poszliśmy, zawiesiliśmy kłódki i sklep zamknięty. Ta decyzja spowodowała lawinę Bożych błogosławieństw nad naszym życiem. Miałem tylko jedno pragnienie, żyć uczciwie. I powiedziałem, Boże, już nigdy w moim portfelu nie znajdziesz ani jednej nieuczciwej złotówki. Ja nie wiem, co będzie jutro, nie wiem, co będę jadł dzisiaj, ale w moim portfelu nie będzie ani jednej nieuczciwej złotówki. I tak jest do dnia dzisiejszego. W pierwszej księdze Mojżeszowej jest taka historia Jakuba. Kiedy Jakub w pewnym momencie, kiedy wraca od Labana ze swoim całym bogactwem, mówi do Boga takie słowa. Niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. To, z czym przyszedłem do Jezusa, to tak jak mówię, mógłbym spakować do reklamówki z Biedronki i mnóstwo długów. To wszystko, co miałem. Ale moje pragnienie, żeby żyć uczciwie, spowodowało lawinę Bożych nie do opisania okoliczności i sytuacji, które się przede mną otworzyły. Zacząłem pracować w niemieckiej firmie. Słuchajcie, wtedy, w tamtym okresie, wyobraźcie sobie 20, 19, 18, 17 lat temu, wtedy zarabiałem ponad 3000. Myśmy robili hipermarkety Obi w całej Polsce. To Niemcy wchodzili na nasz rynek. I ja się załapałem, słuchajcie, do ekipy specjalistów, nie mając pojęcia w ogóle o zawodzie elektryka. Miałem tylko papier, tam trafiłem i serce, pragnienie, żeby pracować. I uczciwie pracować. Nie potrafiłem zwykłego wentylatora, słuchajcie, podłączyć. Ten mój przełożony bezpośredni pisał donosy do niemieckiego szefa, że ja się nie nadaję do roboty, że kogo on zatrudnił. I ja bym się pod tym podpisał, bo on miał rację.
Ja nie potrafiłem pracować, ale miałem pragnienie, żeby pracować. Jak widziałem specjalistów, słuchajcie, ze srebrnymi walizkami, którzy chodzili i podłączali jakieś skomplikowane systemy, to ja tak im zazdrościłem. Ja mówię, Boże, ja całe życie przechlałem, a mogłem chodzić z taką walizeczką. 1,5 roku później chodziłem z taką samą. Wysłali mnie do Niemiec na szkolenie. Dostałem specjalistyczny sprzęt i łączyłem serwery, serwerownie, tysiące komputerowych kabli. I Bóg odpowiedział na moje pragnienie. Chciałem uczciwie żyć i to dostałem. Ale to się też związało z błogosławieństwem, jakie miałem. Mogłem pospłacać długi. Mogłem wyremontować moją melinę, w której mieszkaliśmy. A Bóg dalej błogosławił i dalej błogosławił i dalej błogosławił. I tak mówię, dzisiaj mieszkam w nowym, pięknym domu. I nie dlatego, że ja jestem taki jakiś, nie wiem, zaradny, ale dlatego, że z Bożej łaski żyję. Bożą łaską jest to, że mogę stać przed wami i mówić, i dzielić się swoim życiem, dzielić się Słowem Bożym, tym, czego doświadczam. I moim wielkim pragnieniem jest, żebyście uchwycili się tej nadziei, której ja się uchwyciłem. Moim wielkim pragnieniem jest, żebyście tak pragnęli, jak ja pragnąłem. Żebyście zapragnęli tego, co niepopularne, uczciwego życia. Żebyście zapragnęli tego, o czym się być może nie mówi tak głośno, Jezusa Chrystusa, Jego łaski, Jego przebaczenia. Żebyście zapragnęli przyszłości z Nim, a nie siedzieli ciągle w przeszłości bez Niego i wspominali tą przeszłość bez Niego. Żebyście się mogli uchwycić, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś dzisiaj, bez względu na to, jak wiele straciłeś, żebyś poprzez Twoje pragnienie w sercu mógł się uchwycić jedynej nadziei, która zmienia wszystko, Jezusa Chrystusa. Od tego początku, od pojednania się z Jezusem Chrystusem, zmienia się wszystko. Tak wam powiedziałem, alkoholizm nie jest problemem. Znaczy jest problem, nie zrozumcie mnie źle, ale to nie jest problem sam w sobie. Bo to jest też skutek czegoś. To jest skutek, wiecie, być może waszego braku relacji z Bogiem. Waszego braku zaufania do Boga. Ja piłem, bo ja nie znałem Boga takiego, jakiego znam dzisiaj, że mogę Mu zaufać, że On ma wpływ na moje życie, że On mnie prowadzi, że mam błogosławieństwo, ale nie chcę głosić tutaj Ewangelii sukcesu. Często przez łzy muszę, wiecie, zmagać się z różnymi doświadczeniami. To nie jest tak, że teraz Pan Bóg odnowił, odbudował moje życie i widzicie przed sobą faceta, któremu tylko się powodzi. Tak nie jest. Przechodzę przez trudy i doświadczenia, zmagam się z kryzysami, ale wiem, że w tych kryzysach nie jestem sam. W tych kryzysach jest ktoś, kto pomaga mi przez te kryzysy przejść. Bóg nie usunie doświadczeń wszystkich z Twojego życia, ale w każdym doświadczeniu będzie razem z Tobą. Przez każde doświadczenie Cię przeprowadzi. Wiecie, to jest coś, czego chyba nie da się zwerbalizować. Coś, czego nie da się, wiecie, tak narysować, powiedzieć, tak jak to człowiek przeżywa i czuje. I jeśli sam nie skosztujesz, że Bóg jest dobry, to nigdy nie będziesz wiedział, że Bóg jest dobry. Jeśli nie skosztujesz, jeśli nie wyciągniesz ręki, jeśli nie zawołasz, jeśli nie rozszerzysz Twoich pragnień i nie skoncentrujesz ich na Jezusie Chrystusie. I wiecie, podstawowym zadaniem każdego człowieka powinna być ochrona tych pragnień, tych wartościowych pragnień. Jeszcze nawiążę do tego, że kiedy zacząłem uczciwie żyć, przestałem się bać. Nieuczciwe życie zawsze wpuści strach do Twojego życia. Będziesz się obawiał, że coś kancisz, że kłamiesz, że kombinujesz. I to zawsze wnosi strach do Twojego życia. Kiedy zacząłem uczciwie żyć, przestałem się bać, przestałem się wstydzić. Wstyd jest nieodzownym towarzyszem grzechu. Musimy mieć tego świadomość. Wstyd i strach
jest nieodzownym towarzyszem grzechu. I widzimy to również w Ogrodzie Eden. Kiedy ludzie zgrzeszyli, po pierwsze pojawił się strach, a po drugie pojawił się wstyd. I to jest nieodzowny element życia w odłączeniu od Boga. Wstyd i strach. I kiedy przez Jezusa Chrystusa mogłem być pojednany, zostałem pojednany z Bogiem, nagle zauważyłem, że wstyd i strach już mi nie towarzyszy, bo nie robię rzeczy, których bym się musiał bać. To jest niezwykłe. A więc podstawowym zadaniem każdego człowieka jest ochrona tych wartościowych pragnień. Wartości, które są najważniejsze dla mojego rozwoju, a które nieustannie są zagrożone. Nasze wartości nieustannie są bombardowane różnymi przyciągającymi rzeczami. I w dzisiejszych czasach ludzie pragną posiadania wielu rzeczy, które mają przynieść szybkie i łatwe szczęście. Pragną również nawiązywania wielu nowych znajomości, które można zaliczyć do jednej kategorii – więzi łatwe. Dzisiaj żyjemy w cywilizacji takich łatwych więzi, niezobowiązujących więzi. Są one oparte na pożądaniu, zauroczeniu emocjonalnym, na miłym byciu razem. Ale też na unikaniu poważnych wymagań czy długofalowych zobowiązań. Czymś takim jest chociażby konkubinat dzisiaj. Łatwo, przyjemnie, bez zobowiązań. W każdej chwili mogę walizkę spakować i wyjść. I niestety często pragnienie znalezienia łatwego szczęścia jest jedynym pragnieniem, jakie człowiek posiada. No niestety. I prowadzi to do kryzysu, prowadzi to do frustracji, do rozczarowania i nierzadko do uzależnienia. Z jednego powodu, ponieważ coś takiego jak łatwe szczęście nie istnieje. Nie wiem, jak z wielu z was jest użytkownikami Facebooka. Możecie się przyznać do tego? No to i tak tutaj w dobrym gronie jesteśmy. Ja się wykasowałem wiele lat temu z Facebooka. I nie żałuję tego. Wiecie dlaczego? Bo to jest przestrzeń, gdzie można łatwo wybudować mit łatwego szczęścia. Gdzie można wybudować sobie pomniczek, żeby mnie ludzie widzieli takim, jakbym chciał, żeby mnie widzieli, a nie takim, jakim jestem. Dzisiaj ludzie mierzą swoje poczucie wartości ilością lajków pod swoimi postami. Budują w ten sposób swoją tożsamość, budują mit łatwego szczęścia i przedstawiają siebie, pokazują siebie, produkują siebie zgoła tak odmiennymi niż naprawdę są, że inni mogliby nam pozazdrościć. A ja to obserwowałem, to zjawisko. Człowiek tylko buduje swoje szczęście. On każdego dnia jest szczęśliwy od ucha do ucha. Rano, wieczorem, po południu, w poniedziałek, czy piątek, sobota, czy niedziela i buduje taki mit. I inni, słuchajcie, patrząc na to, jejku, jaki on jest szczęśliwy, towarzyszą mi takie emocje, jak ja to jestem nieszczęśliwy. Gdybym miał takie życie jak on, prawda jest taka, że on nie przedstawia prawdy o sobie. On buduje wizerunek kogoś, kim chciałby być, a kim nie jest. A więc łatwo nam popaść we frustrację, obserwując czyjąś tablicę na Facebooku i wyobrażając sobie, że on jest naprawdę szczęśliwy, podczas gdy jego posty zdradzają tak naprawdę, że on jest nieszczęśliwy. Bo gdyby był szczęśliwy, to by tak bardzo tego nie eksponował. A więc łatwe szczęście, moi drodzy, nie istnieje. I ostatnia rzecz, którą powiem krótko, nie ma radości bez miłości. Tak? Nie jesteście do tego przekonani. Wiecie, radość od przyjemności się znacznie różni.
Tu jest bardzo duża różnica. Przyjemność jest osiągalna dla wszystkich ludzi. Radość jest osiągalna tylko dla niektórych. I aby doznać chwili przyjemności, wystarczy się najeść, wyspać czy zaspokoić jakiś popęd. Przyjemność jest osiągalna w taki prosty sposób. Radość nie jest osiągalna w prosty sposób. Wystarczy zamówić sobie, nie wiem, smaczną potrawę, wystarczy wskoczyć do łóżka czy zostać przytulonym przez kogoś, kogo lubimy. Mamy trochę przyjemności. Przyjemność jest krótkotrwała, radość jest trwała. Wiecie, smaczna potrawa się skończy. Z łóżka rano trzeba wstać. Akt współżycia również się kończy. I doraźna przyjemność również się kończy, ale radość to jest coś więcej niż przyjemność. Radość z powodu relacji. Radość z powodu bycia z kimś, kogo kocham, kto jest dla mnie ważny i kto jest dla mnie cenny. Dlatego bez miłości nie doświadczę prawdziwej radości. Wspominałem wam, że wychowałem się w domu, gdzie nie było miłości. W moim życiu i w moim sercu nie było również radości. Ale kiedy poznałem Jezusa, kiedy zacząłem rozwijać tą relację, kiedy zacząłem się cieszyć tą relacją, odkryłem, że również w tej relacji opartej na miłości ta relacja daje radość. Ona daje prawdziwą radość, a nie chwilową przyjemność. I to jest ta różnica. Że pomimo doświadczeń smutków i trudów i sytuacji takich, w których naprawdę nie mam się z czego cieszyć, mogę mieć przynajmniej jedną radość. Radość z relacji z moim Zbawicielem. Radość z przyszłości, którą mi zgotował. Radość, że wiem, dokąd zmierzam, słuchajcie, że moje życie nie jest na oślep. Ja wiem, dokąd idę. Radość jest darem i wielkim dobrem dla człowieka. Jest ona osiągalna jedynie w świecie osób, a nigdy w świecie rzeczy. I ostatecznym źródłem radości jest zawsze jakaś osoba, z którą łączą nas więzy miłości. O tym będę więcej jutro mówił. Ale prawdziwa radość, która myślę, że jest takim też naszą tęsknotą, naszym pragnieniem, ona jest zawsze związana z jakąś osobą, a nie rzeczą. Rzeczy przynoszą nam przyjemność. Osoby wnoszą w nasze życie radość. Jeśli jest to relacja oparta na miłości. Relacja, więź z Jezusem wnosi w nasze życie radość. Od tej relacji zależą wszystkie inne dalsze nasze relacje. I Pan Jezus powiedział, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Zobaczcie, co jest też pragnieniem Jezusa dla człowieka. Aby radość moja, zobaczcie, Jezus mówi o swojej radości. A więc Pan Jezus również miał radość z relacji ze swoim Ojcem. Pomimo, że wiedział, dokąd idzie, pomimo, że wiedział, że kresem jego wędrówki ziemskiej jest Golgota, jest krzyż, ale on miał radość ze swoim Ojcem. I on mówi, moja radość niech będzie w was. Aby moja radość była w was. I aby radość wasza była ostateczna, była zupełna. I takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. A więc zobaczcie, miłość i radość są sobie poślubione. Miłość i radość idą w parze. Miłość i radość to jak dwie szyny kolejowe, po którym może się poruszać nasz pociąg życia. Bez miłości nie ma radości. Bez tego, co Pan Jezus powiedział, moja miłość w was i moja radość w was. Chciałbym, moim wielkim pragnieniem i życzeniem dla każdego z was jest to, abyście doświadczyli prawdziwej miłości Jezusa i abyście wyjechali z tego miejsca w niedzielę z radością w swoim sercu. Może wasze życie jest w miejscu takim, że nie ma się z czego cieszyć,
ale możesz wyjechać z radością z powodu tego, że Twoim Panem jest Jezus, że nawiązałeś relację z Jezusem, która przynosi radość i która jest w oparciu o miłość. Niech Was Bóg błogosławi. O to się modlimy, żeby Wasze życie mogło się zmieniać, żebyście mogli doświadczyć przemiany, które wielu z nas tutaj doświadczyło i ich życie zmieniło się o 180 stopni. Zaufajcie Bogu. On jest godzien tego i wart tego.